terms on which I miss. Hej, siemano, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Szymon, a dzisiaj chciałbym was zaprosić na kolejny już odcinek Deluxe Ski Jump 4 Puchar Świata na moim kanale. Dzisiaj sobie skaczemy na skoczni, na której niedługo będą skakać zawodnicy w jednym z konkursów w turnieju czterech skoczni. Mamy nadzieję oczywiście, że Kamil wygra. Na razie skaczą teraz, jak to nagrywam, w Innsbrucku. Dzisiaj były kwalifikacje, jutro jest konkurs. No a niedługo będzie oczywiście konkurs z Bischofshofen na skoczni o punkcie HS na 140 metrze. Ja tej skoczni nienawidzę, jest to chyba jedna z nielicznych skoczni, na których się muszę wybijać na kamerze F1, bo zawsze albo tu spóźniam wybicie, albo po prostu za wcześnie się wybijam, więc muszę się wybijać na F1, a zawsze się wybijam na F2. Ale bez przedłużania, jedziemy sobie dzisiaj dwa konkursy Pucharu Świata, tak jak zawsze, mówię trochę za szybko. Ale dobra, jedziemy, zaczynamy bez zbędnego przedłużania. Polacy mają odległe numery startowe, bo są dosyć wysoko. Pierwszy z Polaków, Maciek Kot, na prowadzeniu taku Takeuchi 136 metrów i on ma już kwalifikację. Ostatni zakwalifikowany to jest Maximilian Steiner, 128 metrów on skoczył. Więc zadanie jest, no nie powiem łatwe, nie powiem trudne, bo nie lubię tu skakać. Wiatr w plecy około 7,8 metra na sekundę. No i Maciek wybił się chyba nieźle. No i on się chyba zakwalifikuje, dokładnie on się zakwalifikował. 134 metry, na razie drugie miejsce. Jak widzicie, to jest mój rekord, bo nie umiem tu skakać. Jedziemy dalej. Piotrek Żyła, wiatr już metr na sekundę trochę się nasilił. Piotrek 133 numer startowy. Jedzie po rozbiegu, 17 belka startowa. Oj, się trochę gorzej wybił, mi się wydaje. Ale może pociągnie ten skok. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. 30, czy on się zakwalifikował? Zakwalifikował się na szczęście. Ostatnim zakwalifikowanym jest Paul Brazme z Francji. Teraz Jakub Janta, który skończył karierę, wiem, pisaliście mi to, ale to jest paczka 16-17 i nie mogę jej zmienić w trakcie trwania Pucharu Świata, bo będę musiał resetować Puchar Świata, więc skaczemy na tej paczce. Następny sezon Pucharu Świata już skaczemy na nowej. Kamil Stoch, 140 numer startowy, na starcie 149, więc on chyba ma już kwalifikację automatyczną. Wiatr dalej w plecy, 17 belka, punkt HS 140 metr, ładnie się wybił, leci ładna pozycja w locie, no i chyba obejmie prowadzenie, mi się wydaje. 133,5 metra jest to naprawdę ładny skok i miejsce 10. No jak na mnie i na tą skocznię, to jest naprawdę dobry wynik. Dawid Kubacki, 143 numer startowy, jest bardzo wysoko w Pucharze Świata, jeżeli chodzi o Polaków. Wiatr prawie metr na sekundę. Wybicie niezłe. Trochę chyba za szybko, ale on to wyciągnie, poza tym on ma kwalifikację automatyczną. I miejsce 11. Za Kamilem. O 0,3 punkta skoczyli, dokładnie tyle samo. I Klemens Murańka, 145 numer startowy. Naprawdę dobrze sobie radzi w tym sezonie Pucharu Świata. Zobaczmy, jak skoczy teraz. Wiatr się trochę osłabił, jest to tylko pół metra. O Jezu, ale on się źle wybił. Na szczęście on ma z automatu. O, ale ładnie skoczył. To jest 135 metrów, to jest mój nowy rekord skoczni. Bo naprawdę nienawidzę tu skakać. I jest to miejsce czwarte. Kwalifikacje przeszli wszyscy Polacy, z czego się bardzo cieszymy. Jedziemy sobie bez przedłużania z konkursem. I na razie na prowadzeniu Stefan Laje, który skoczył 133,5 metra, a najdalszy skok w konkursie na razie oddał Angel Aniszek, 134,5 metra skoczył Słoweniec. Pierwszy z naszych Maciek Kot, 30 numerem. Jedziemy, zobaczymy, jak sobie poradzi Polak. 30 numer startowy, więc już 10 ma bodajże kwalifikacje, jak dobrze liczę. Wiatr, no podobnie jak kwalifikacja, jak metr na sekundę, ale on się ładnie wybił, leci całkiem dobrze. No i za 130 metrów myślę poleciał, dokładnie 132 metry i na razie miejsce 5. Przed Tomaszem Wanczurą, za Taku Takeuchim. Gregor Schmirenzauer, 136 metrów, ładnie skoczył, o 1,5 punktu prowadzi, ma 136,8 punkta. Zobaczmy, czy Piotrek Żyła sobie poradzi. Mamy wiatr około 0,8 metra na sekundę w plecy, belka dalej 17. Zobaczmy, jak sobie poradzi. No, wybił się trochę pasywnie. No i skoczył za 130 metr, 131,5 metra, miejsce 10. Za Maćkiem Kotem o 1,4 punktu.
Na prowadzeniu dalej już jeden cały, a teraz Kamil Stoch, wiatr się nasila niestety w plecy, bo to już jest ponad metr na sekundę. No, zacznijmy sobie poradzić, ale trochę, teraz się trochę osłabił. Ładnie się Kamil wybił, ładnie się wybił. I to chyba będzie, myślę, prowadzenie. Dokładnie 136 metrów Polaka, co za piękny skok, pięknie wylądowany, 3 razy 19 punktów liczone do noty. 136 metrów i egzekwo ze Gregorem Schmidencauerem są na prowadzeniu. Dawid Kubacki, 45 numer startowy. Po nim jeszcze będzie bodajże Klemens skakał. Wiatr, no około metra dalej się utrzymuje. Wiatr jest stały w tym konkursie, nie zmienia się. A Dawid się wybił ładnie i on może ten skok pociągnąć. No ładnie pociągnął, zobaczmy ile skoczy. 135 metrów, noty 18, 18,5 punktu, miejsce siódme, 133 punkty Polaka. I Klemens Murańka, wiatr troszkę słabszy, ale na razie, no już się nasilił, już jest ponad metr, wiatr się nasila niestety dla niego. Jest to Polak, który skacze najlepiej sobie w tym sezonie w Pucharze Świata i zobaczmy jak skoczy teraz. Potwierdza swoją formę, potwierdza, ponieważ jest na miejscu czwartym, 136 metrów. Tyle samo co Kamil Stoch i Gregor, tylko że przegrał notami o 2 punkty. Jedziemy sobie z drugą serią, na prowadzeniu po serii pierwszej Stefan Kraft przed Preterem Prewcem i przed Schmidencauerem z egzekwo ze Stochem. Ach, Stefan Kraft 139,9 punkta, o 1,9 punkta wyprzedza Petera, no i o 3,1 punktu wyprzedza Gregora i Kamila. Jedziemy sobie z serią drugą. Ostatni zakwalifikowany to Janne Ahonen. Oczywiście wszystko wróciło do normy, nie ma żadnego Kazacha w drugiej serii, ale to jest chyba normalne. Jedziemy sobie. 136,5 metra Fanemela, co za skok. Wiatr dalej w plecy, chociaż trochę się zmienia na taki skośny, to jest lepiej, lepszy. Każdy wiatr jest lepszy niż wiatr w plecy, tak wam powiem. I Piotrek, czy on sobie poradzi w tych warunkach? No i leci całkiem dobrze, dobrze, ładny skok, 137,5 metra. Pięknie, o ponad 5 punktów wyprzedza Fanemela. Maciek Kot, wiatr no dalej taki sam. 128,6, 17 miejsce po serii pierwszej. Wybił się całkiem dobrze. Czy on... No, całkiem ładny skok, ale to nie będzie chyba prowadzenie. To będzie miejsce drugie za Piotrkiem Żyłą o punkt niecały, 9 dziesiątych dokładnie. Dawid Kubacki, nasi Polacy dalej na prowadzeniu, to jest naprawdę dobrze. Ale wiatr się nasila, jest to ponad metr na sekundę. Wiatr teraz już jest pod narty, w plecy, chciałbym, żeby był pod narty. No Dawid trochę gorzej się chyba wybił, ale no za 130 metr on trochę spadnie w klasyfikacji, 131 metrów miejsce szóste. Noty 18, 18,5 punktu, ale nasi są dalej na prowadzeniu i nikt ich nie chce wyprzedzić, to jest super. Szóste Klemens Murańka, miejsce po serii pierwszej, czyli nasi się już bardzo wysoko przesunęli w klasyfikacji generalnej konkursu. Jedziemy. I Klemens może do nich dołączyć, bo się wybił naprawdę ładnie ciągnie ten skok. No i czy on obejmie prowadzenie? Dokładnie, na razie mamy trzech Polaków na trzech pierwszych miejscach, no to jest wyśmienity konkurs. Co tutaj się dzieje? Kamil Stoch, na razie nikt naszych nie rozdzielił, mamy Polaków na podium. Mamy Polaków na podium, czy będzie polskie podium, czy no... Wątpię, bo Kraft może nas wyprzedzić z Prewcem i Schmidencauerem, ale Kamil! Jak on sobie poradzi w tych warunkach? Wiatr ma całkiem przyzwoity, jak na ten konkurs i skoczył daleko, 137 metrów i jest to prowadzenie. Pięknie. I ostatecznie Stefan Kraft wygrywa konkurs, Kamil Stoch na miejscu drugim, Klemens czwarty, Piotrek piąty, Maciek szósty, Dawid trzynasty. Jest to naprawdę piękny, piękny konkurs w wykonaniu naszych zawodników i na pewno mi to pozwoli awansować w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Którą właśnie widzicie, trzeci Klemens, czwarty Kamil, piąty Dawid, dziesiąty Piotrek, czternasty Maciek, który się powoli odbija z dna. Jedziemy sobie z drugim konkursem. Po emocjach w poprzednim konkursie przyszedł czas na konkurs w systemie KO. Polacy mają oczywiście odległe numery startowe i bez przedłużania zaczynamy sobie. Nie wiem jeszcze jaki wiatr, ale do pokonania przed skokiem pierwszego Polaka, jakim jest oczywiście Maciek Kot, mamy 137 metrów tepesza. Jest to dużo. Wiatr, no słabszy niż w poprzednim konkursie, to dobrze, bo niecałe, no wieje tak właściwie jakby nie wiał, czyli od 1/10 do 4/10 kręci. Oj, ale Maciek wybicie spóźnił, wybicie, co tu się stało? Maciek wraca do słabej formy, dopiero 55 i nie awansuje. Ajajaj, Piotrek Żyła. 140 numer startowy. Zobaczmy jak on sobie poradzi, jest to konkurs wieczorny, 14 belka startowa. Wybił się nieźle, chociaż trochę za pasywnie, ale powinien awansować. 22 miejsce ma awans, on już zapewniony z automatu, ponieważ jest w pierwszej dziesiątce Pucharu Świata. Wiatr w bok,
kręcący i taskacz Dawid Kubacki, numer 145. Oczywiście tutaj w kwalifikacjach trzeba skoczyć jak najdalej, bo wtedy ma się słabszego niby rywala w KO. Znaczy, tak jest teoretycznie, bo nie zawsze niektórzy dobrze skopią skok w kwalifikacjach i dobrze skoczą w konkursie. A teraz Dawid, 21, no słabiej idzie nam niż w pierwszym konkursie. Ale teraz Kamil Stok, zobaczmy czy on uratuje polską kadrę w kwalifikacjach, czy skoczy ładnie. Wybił się krzywo, o Boże. No ale pociągnął i tak chyba najdalej z Polaków. 133,5 metra, jest to najdalszy skok, ale notami przegrał z Dawidem nawet. No i Klemens, trzeci w klasyfikacji Pucharu Świata, naprawdę ładnie sobie radzi w tym sezonie. Zobaczmy jak sobie skoczy w tym skoku. Wybił się ładnie. I on potwierdza, on jest najlepszym polskim zawodnikiem w tym sezonie. 9 miejsce, 135 metrów. I kwalifikacje zakończone. Nawet Kazach się zakwalifikował. Drugi Kazach się zakwalifikował. No i ostatnim zakwalifikowanym jest Jane Achon. Zobaczmy sobie na pary konkursu. No i tak, Kamil Skacz, zawodnikiem, który skończył karierę, czyli Jakubem Jandą, Denis Korniłow z Dawidem Kubackim, Piotr Grzyła z Kento Sakuyamą, Klement, Angel Aniszkiem i jest to koniec polskich par, ponieważ Maciek się niestety nie zakwalifikował. Skaczymy jako pierwsi w parze, bo Kamil skoczył słabiej. Zobaczmy, czy sobie poradzimy z Jakubem Jandą, bo on skacze dobrze w tym Pucharze Świata. No Kamil już się nie wybił krzywo, poleci daleko. Ale upad! Co to... O Jezu! I Janda nas pokona na luzie. Ajeju. Dobra, Korniłow 129,5 metra to jest do pokonania przez Dawida, jeżeli tylko się skupi i skoczy daleko i ładnie w swoim stylu. Czy sobie poradzi ze 129,5 metra? No ja nie wiem do końca. Jest, poradził sobie z drugi, 130,5 metra polskiego skoczka. I od razu Piotr Grzyła, który skacze z Kento Sakuyamą, ale skaczemy pierwsi w parze, no bo oczywiście byliśmy niżej w kwalifikacjach. Wiatr lekko pod narty, to jest dobre. Znowu lekko za pasywnie wyszedł z progu, ale on chyba pociągnie ten skok daleko. Myślałem, że upadnie, nie, na szczęście nie upadł. 135 metrów miejsce, drugie. A Sakuyama 112 metrów z upadkiem, to jest Angel Aniszek 103 metry, to jest według mnie granica nie do pokonania. Ale zobaczmy, czy sobie poradzi trzeci zawodnik Pucharu Świata, Klemens Murańka. Ja myślę, że poradzi sobie jednak z tym 100 ileś tam metrów. No i poradzi sobie i to z wielkim zapasem. 135 metrów jest to prowadzenie polskiego skoczka, pięknie. I po serii pierwszej Klemens jest na miejscu 5, Piotr 10, 15, Dawid. 33 Kamil, który chyba wszedł jako lucky loser w ogóle. Kamil jest 29 po pierwszej serii, Dawid 15, Piotr 10 i Klemens 5. Kamil Stoch, aby prowadzić 128,5 metra, to jest naprawdę do pokonania. Gdyby nie upadł, to by był teraz na miejscu trzecim, myślę. W trzecim, czwartym, tak by w tych okolicach teraz był, gdyby nie upadł w serii pierwszej, ale upadł. No i znowu upadł! 137, jeszcze piękniejszy skok, ale znowu upadł i drugie miejsce. No, spadnie w klasyfikacji generalnej po tym konkursie. Dawid, 138,5 metra, aby prowadzić, no to jest według mnie trochę nieosiągalne dla niego. Ale bądźmy dobrej nadziei. Może mu się to uda, trochę chyba za bardzo położył się na nartach. No ale pociągnął skok, 136,5 metra miejsce drugie, czyli dobrze. I utrzymuje drugie miejsce do skoku Piotrka, który jest 10 po serii pierwszej. Wiatr ma w bok. 132 punkty zdobył w serii pierwszej i skoczył 135 metrów. A teraz się jeszcze wybił ładnie, czyli może on ten skok ładnie pociągnie. Ładnie pociągnął, całkiem ładnie, 136 metrów, naprawdę pięknie. I on prowadzi, naprawdę, super. Wyprzedzi go Peter Prez, o, prawie 9 punktów. Klemens Murenka, 140,5 metra, aby prowadzić. No ja na tej skoczni tyle nie skoczę, to ja wam od razu mówię. Klemens, ile skoczy Polak? On skoczy słabiej, on skoczy 133,5 metra, jest trzeci. I w ostatecznej klasyfikacji konkursu Piotr Grzyła, uwaga, na podium, trzecie miejsce Polaka, piąty Klemens, siódmy Dawid, no i Kamil niestety dopiero 26, ponieważ miał dwa upadki. I klasyfikacja generalna, no, Kamil utrzymał czwarte miejsce, Klemens trzeci, piąty egzekwo Dawid z Piotrkiem i 18 Maciek. Ja mam nadzieję, że filmik wam się podobał, jeżeli chcecie więcej takich filmów, to oczywiście 10 lajków i macie kolejny film, a teraz ja się z wami żegnam, do widzenia, piona, no i cześć!